Jak wyglądają zasady twojego wyzwania? Widzę, że się powoli denerwujesz. Poznajmy zasady wyzwania Daniela. Daniel będzie musiał wykonać w pamięci 3 skomplikowane działania na potęgach. Wskazane losowo 3 liczby będzie musiał podnieść do wskazanych potęg. Wyniki tych działań zapiszę na tablicach. Zadanie będzie wykonywał pod presją czasu. Na jego wykonanie ma 3 minuty. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Daniel nie popełni błędu w żadnym z 3 działań. Tak, tak, drodzy Państwo, to już będzie zabawa dla poważnych matematyków. Już za chwilę nasi jurorzy podejdą do każdej tablicy i napiszą podstawę, a także wykładnik. Tak, dobrze mówię? Podstawa, dobrze, czyli liczba, i wykładnik, czyli potęga, do której podnosić będzie ową liczbę Daniel. Rezi, Czarek, Anita, każdy do swojej tablicy. Ja będę oczywiście dbał, aby Daniel się nie odwrócił, nie podglądał. A niech to proste. Niech to będzie gradacja. Coraz trudniejsza liczba, coraz wyższa potęga. O, ale przywaliłem, zobacz. Matko jedyna. Toś teraz dała. Dziękujemy bardzo. Rezi, Czarek, Anita. Jesteś gotowy? Tak. Na wykonanie tego zadania masz 3 minuty. Zegar rusza w tym momencie. Napisać. To znaczy, że to musi być jakiś sposób, no bo nie wierzę. Dwa, jeden. Czas minął. Brawa dla Daniela. Zapraszam. Daniel, rozpoczynamy zatem weryfikację pierwszej liczby. 11 do potęgi 12. Poproszę o poprawny wynik. Nie bywałem. Nice. 15 do potęgi 17. Poproszę o poprawny wynik.
zdradza! Co za kozak. Tym razem wyświetlimy niemal wszystkie cyfry. 19 do potęgi 20. Wszystko się zgadza, ale brakuje jeszcze trzech ostatnich cyfr. Wpisałeś 601. Poproszę zatem o trzecią cyfrę od końca. Jest, jest, jest! Szóstka! Poproszę o drugą cyfrę od końca. Czy to jest zero? Sprawdźmy. To jest zero! To jest ten najważniejszy moment. Brakuje jednej cyfry w ostatnim etapie wyzwania Daniela. Czy zatem tą ostatnią cyfrą w tej potężnej liczbie jest jedynka? Tak! A mówiłem, że komputer nie chciał się przyznać. Masakra. Niemożliwe. Widzimy te olbrzymie liczby. Tak patrzę na nie i zastanawiam się, bo one jakoś się nazywają. Oczywiście. 19 do potęgi 20 to 37 kwadrylionów, 589 tryliardów, 973 tryliony, 457 biliardów, 545 bilionów, 958 miliardów, 193 miliony, 355 tysięcy 601. On jest niesamowity! Już! To jest niewiarygodne. To było coś wspaniałego, co zaprezentował możliwości ludzkiego mózgu, ludzkiego umysłu. Czy są jakieś liczby, panie doktorze, gdzie nie? Mózg powie stop, koniec, nie da się. Ja nie wiem, czy jest taka granica, ale zdecydowanie, no właśnie, ty pokazujesz, że jeśli ona gdzieś jest, to jest bardzo, bardzo poza tym, co sobie wyobrażamy. No właśnie, bo patrzyłem na ciebie, Rezi, kątem oka, jak wykonywał swoje zadanie Daniel i nie mogłeś w to uwierzyć. No nie, to jest kalkulator jak dla mnie, ludzki kalkulator. Znaczy, zwykły kalkulator tego nie policzy, bo mam mało... No jeszcze lepiej! The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 25.